Mało kto wie, czego uczyła Agata Duda. Jej uczniowie wyjawili, jakim była nauczycielem. Dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela, kiedy to uczniowie będą składać życzenia swoim pedagogom. Świętować będzie mogła również Agata Kornhauser-Duda, która przed laty była nauczycielem popularnego przedmiotu szkolnego. Niedawno Super Express przypomniał, co sądzili o niej uczniowie. Agata Duda była nauczycielem. Tak wspominają ją uczniowie. Agata Duda kojarzona jest głównie z rolą pierwszej damy, jednak nie wszyscy wiedzą o jej wykształceniu. Po otrzymaniu w 1991 roku świadectwa dojrzałości, podjęła naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filologii Germańskiej, uzyskując w 1997 roku tytuł magistra. Po studiach, początkowo zatrudniona była w prywatnej firmie, a od października 1998 roku do 2015 roku pracowała, jako nauczycielka języka niemieckiego, w dwa liceum ogólnokształcącym im. Jana Trzysobieskiego w Krakowie. Poza działalnością pedagogiczną zajmowała się m.in. organizowaniem międzyszkolnych wymian uczniowskich z krajami niemieckojęzycznymi. Byli uczniowie Agacie Dudzie. Agata Duda przerwała karierę nauczyciela w 2015 roku, kiedy jej mąż objął tytuł prezydenta. Jak przypomina Super Express, w tamtym roku często odwiedzali ją dziennikarze TVN24, którzy chcieli wiedzieć, jak oceniana była w pracy. Byli już uczniowie często chwalili pierwszą damę. Jest naprawdę świetną nauczycielką, bardzo dobrze uczy, bardzo profesjonalna, znakomicie uczy niemieckiego, posiada bardzo dużą wiedzę, chwalę ją, opowiadali. Agata Duda o zawodzie nauczyciela. Co ciekawe, Agata Kornhauser-Duda w 2022 roku złamała swoją żelazną zasadę i wypowiedziała się na tematy trapiące Polaków. Pierwsza dama, która sama przez lata pracowała w szkole, zabrała bowiem głos w sprawie wynagrodzeń nauczycieli. Małżonka prezydenta zaprezentowała swoją postawę podczas inauguracji roku szkolnego w Tarczynie. Stąd bardzo często mówi się, że zawód nauczyciela to nie tylko zawód, ale i misja społeczna. Ale w związku z tym, że tak jest, zawód nauczyciela powinien być otaczany powszechnym szacunkiem i również odpowiednio wynagradzany. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że polska oświata mierzy się z różnymi wyzwaniami, podkreślała.